Samorządowy Ring, Łukasz Chybiński, witam Państwa bardzo serdecznie w studiu wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk. Witam Pana, Panie Prezydencie. Witam serdecznie, witam Pana, witam Państwa. Panie Prezydencie, nie uciekniemy od tematu debaty oświatowej, od niego będę zaczynał. Podejrzewam, że magistrat nie chce uciekać, bo chce rozmawiać, ucieka póki co wójt, bo wczoraj mieliśmy w ratuszu taką sytuację, że zastępca wójta odczytał stanowisko, wójt nie uczestniczy w debacie, bo nie zna jej formuły, nie nakreślono jej tez. Dlatego z tej debaty się wycofał. Prezydent wczoraj podczas konferencji prasowej napisał list do wójta, taka forma, jaką wójt zastosował również, w którym powiedział, że wójt może określić termin, może określić harmonogram, czas. Wtedy prezydent, podejrzewam, że państwo czy urzędnicy też dostosują się do tego i wezmą udział w takiej debacie. Ja się z wójtem gdzieś widziałem, wójt mówi, że się nad tym zastanawia. Pan jaki ma pogląd na tę sytuację? O co tutaj chodzi? Dlaczego wójt, urzędnicy z gminy, radni z gminy no po prostu przyszli do ratusza, odczytali swoje stanowisko, wyszli? Co tu się dzieje tak dokładnie? No, wójt i radni, jak też i osoby, które reprezentują zespół do spraw przeciwdziałania likwidacji gminy, wiedzą o tym, że przed rokiem taka debata oświatowa się odbyła, gdzie brali udział i dyrektorzy szkół z miasta i z gminy, i radni z miasta i gminy. Sformułowane zostały zapisy, które satysfakcjonują obydwie strony. Znalazły się one w kontrakcie, 12 punktów konkretnych, a następnie w wydawnictwie wójta, głos gminy, artykuł był, który całkowicie podważył te ustalenia i stwierdzał, że tak naprawdę w mieście to się likwiduje i oszczędza, a w gminie się dba o dzieci. I wobec tego prezydent zaprosił pana wójta, radnych oraz przedstawicieli szkół i w piśmie określił na debatę poświęconą doszczegółowieniu zapisu kontraktów. Jeżeli te 12 punktów nie wystarczy, a potrzebnych jest jeszcze 5, to proszę bardzo. Także wójt wiedział, na jaki temat rozmawiać. Dzisiaj się z nim widziałem, panie prezydencie, kilka godzin temu i powiedział, że nie widzi sensu rozmawiać ciągle o tym samym, że od ponad roku zapisy w projekcie kontraktu zielonogórskiego dotyczące edukacji i oświaty się nie zmieniły. Ma rację czy nie ma racji? No nie zmieniły się, ponieważ druga strona nie chce powiedzieć, w czym chciałaby, żeby się zmieniły. Jeżeli twierdzi, że oświata jest w gminie lepsza, chociaż wyniki są gorsze, a w mieście jest gorsza, chociaż wyniki są lepsze, to niech podebatuje i nam to uzasadni. Jeżeli twierdzi, że pewne zapisy trzeba doszczegółowić, niech to zrobi. No ale jeżeli pani dyrektor szkoły Zdanowicz, która reprezentuje ten zespół i mówi, że reprezentuje też wszystkie pozostałe szkoły gminne, mówi do pani prezydent Hareźlak, że ona z chęcią się będzie spotykać nawet co tydzień, ale po referendum, to oznacza tylko tyle, że mieszkańcy gminy Zielona Góra mają kupować kota w worku, a później dopiero się dowiedzą, jak on wygląda. No, mieszkańcy mają dokładnie wiedzieć, co się stanie po połączeniu miasta i gminy, a to trzeba określić przed. Ja myślę, że to jest ostatnia debata, gdzie wójt może zabronić swoim pracownikom brania udziału w niej i radni to samo. Kolejne debaty dotyczą już środowisk, które nie są tak bardzo chyba już zależne od tego, czy wójt im pozwoli, czy nie. To panie prezydencie, proszę powiedzieć w kilku słowach, jak te kolejne debaty się zapowiadają, jak to wygląda. A więc najbliższy wtorek o 17:00 zapraszamy przedstawicieli 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Chcemy rozmawiać o trzech obszarach, a więc przede wszystkim struktura i funkcjonowanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej po połączeniu miasta z gminą. Po drugie, chcemy zidentyfikować potrzeby tych jednostek w zakresie inwestycji, sprzętu oraz szkoleniowym. I po trzecie, chcieliśmy porozmawiać nad możliwościami finansowania tych potrzeb ze źródeł samorządu, budżetu państwa, Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym ZIT-ów oraz Europejskiej Pracy Terytorialnej. Chcę powiedzieć, że na to spotkanie zaprasza nie tylko prezydent Janusz Kubicki, ale także prezes oddziału wojewódzkiego OSP, pan Edward Fetko. Weźmie udział także obecny komendant naszej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, pan komendant Mach, ale także i były komendant cieszący się bardzo dużym szacunkiem wśród naszych ochotników, a więc pan Waldemar Michałowski. Jest o czym porozmawiać i myślę, że warto, żeby strażacy wiedzieli, o co mogą się w przyszłości starać, a przede wszystkim wyrazili te potrzeby. Już jutro prezydent zaprosił komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej do Zielonej Góry po to, aby
uzyskać dofinansowanie do modernizacji i rozbudowy jednostki w Starym Kisielinie. Jutro się ze strażakami prezydent właśnie z komendantem wojewódzkim spotkają po południu tam i określą, czy jest możliwość dofinansowania. Panie prezydencie, ja tego słucham. Ale to są konkretne tematy. Ja tego słucham i rzeczywiście czuję, że to są konkretne tematy i tak, jeżeli chodzi o ochotnicze straże pożarne, czy o środowiska przedsiębiorców, bo takie debaty gdzieś tam też są zaplanowane w kolejności, to nie wyobrażam sobie, żeby te osoby się nie pojawiły. Podejrzewam, że będą, bo będą dyskutowały o swojej przyszłości. Pan tutaj zauważył słusznie pewnie, że no, wójt może pracownikom oświaty w jakiś tam sposób zabronić. No zabroni. Zabronić, bo w jakiś sposób ich praca, przyszłość jest zależna od wójta. Te środowiska, którym zależy, na pewno się pojawią. Dlaczego nie pojawia się wójt pana zdaniem i radni? Nie zależy im na przyszłości? Nie chcą znać tych szczegółów? Jak to wygląda? No bo w retorycznej dyskusji chodzi o trudno udowodnić, że gminna oświata jest dużo lepsza od miejskiej. Jeżeli połowa gimnazjalistów wybiera naukę w gimnazjach miasta Zielona Góra, to znaczy, że im to odpowiada. Jeżeli wszystkie wyniki w gimnazjach są lepsze niż w gimnazjach w gminie, to wynika to z ilości między innymi środków, które miasto Zielona Góra na rzecz oświaty łoży. Więc ja rozumiem, że dyskusja merytoryczna nie jest dobra. Łatwiej jest we własnym wydawnictwie pisać, straszyć, jak to będą likwidowane szkoły, likwidowane dowozy, przepełnione klasy, jak to jest 30-osobowe ponad, gdzie wczoraj pani prezydent Hareźniak przedstawiała. W szkołach podstawowych średnia jest 21 uczniów, a więc nie 30. No to jest taka drobna różnica. I też mówiło się o tym, że nie będą likwidowane szkoły na terenie gminy, ale nauczyciele nie stracą pracy. Była tam wypowiedź jednej specjalistki, jeśli chodzi o oświatę. To jest pani Anna Iwan, która przez lata zarządzała oświatą w gminie miejskiej i wiejskiej Czerwieńsk, która jest mieszkanką Łężycy. I mówiła, że porozumienie w kwestii oświaty, szczególnie jeśli chodzi o nauczycieli, musi być oparte na prawdzie, a nie na kłamstwie, bo to, co jest wypisywane w gazecie wójta, to jest ewidentne kłamstwo. I przedstawiała przykłady mówiące, że mieszkając na najdłuższej ulicy w Łężycy, 90% dzieci jest dowożonych do szkół w mieście. No to właśnie pokazuje, że merytoryczna dyskusja dla wójta nie jest dobra, ale jeżeli będziemy rozmawiać z samorządowymi organizacjami, szczególnie pozarządowe, i które chcą wiedzieć, na ile jest zagwarantowane finansowanie ich działalności po połączeniu, to oni z pewnością przyjdą, bo te gwarancje oczywiście są znane. Oczywiście, to są ich pieniądze. To jest... Jeśli będziemy mówić o nauce, przyszło, o drogach, o gospodarce, te zainteresowane osoby przyjdą i będą chciały się przekonać. Jeżeli wójt nie przyjdzie, radni gminni nie przyjdą, to jest pokazywać jasno ich stanowisko w tej sprawie. Panie prezydencie, skupmy się jeszcze na tych rzeczach związanych z połączeniem. Mówię o tych dodatkowych pieniądzach, bo wiem, że pan jest po rozmowach, po wizytach różnych i teraz okazuje się, że to nie tylko te miliard i te inwestycje, o których gdzieś tam mówiliście, bo teraz południowa obwodnica Zielonej Góry też ma szansę zostać wybudowana, można uzyskać na to pieniądze. Odprowadzanie deszczówki, palący problem w wielu miejscach, też można uzyskać na to pieniądze, tylko są znowu kolejne warunki, zgodne połączenie. Tak, no przede wszystkim chciałem powiedzieć, że potem jak prezydent udzielił odpowiedzi panu przewodniczącemu Urbaniakowi oraz zespołowi, radnym wszystkim, na temat tego wyśmiewanego miliarda, już jakoś nikt nie chciał merytorycznie rozmawiać. Tam zostały przedstawione konkretne liczby mówiące, o jakie środki się możemy starać, które w sumie przekraczają miliard złotych. I jakoś nikt nie chce powiedzieć, że to nieprawda. Wręcz przeciwnie, dochodzą co kilka dni nowe, dodatkowe argumenty, ponieważ jesteśmy na etapie doszczegółowiania szczególnie tych działań, które Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ma do dyspozycji, jeśli chodzi o centralne środki unijne. A chcę tylko przypomnieć, że po raz pierwszy jesteśmy pełnoprawnym członkiem, miastem dużym, które może się o takie środki unijne starać. I między innymi pojawił się nowy zapis mówiący o tym, że takie działanie będzie finansowane z centralnych środków unijnych, jak rozbudowa kanalizacji deszczowej w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców. A więc to oznacza tylko tyle, że jeżeli się nie powiększymy, to złożymy ten wniosek na kanalizację deszczową na Starówce, na Chynowie, na Jędrzychowie, a więc to są te najważniejsze dla nas obszary, gdzie ten problem występuje.
Natomiast gdybyśmy się powiększyli, złożymy jeszcze na miejscowości, które przez brak deszczówki cierpią, ludzie nie mogą dojść sobie na przystanek, czy do drogi, czy do sklepu. No tak, bo wszystko jest w błocie, tak. No tak jest, bo nie ma deszczówki. No i tak jest, o tym mieszkańcy wiedzą i mówią, gmina na to środków nie ma. Gdzie indziej też nie ma takich dostępnych środków unijnych w naszym RPO czy ZIT-ie. Natomiast są dla miast po 20 tysięcy. Jeżeli byłem w ministerstwie i przedstawiałem projekt obwodnicy południowej, a więc obwodnicy, która leci wokół Jędrzychowa i droga krajowa ze Świdnicy 27 przed Wilkanowem skręci między Ochlą a Kąpieliskiem wokół Jędrzychowa i z tyłu naszego zakładu zagospodarowania odpadów, a więc przy granicy miasta z Raculą i wejdzie węzeł południowy S3, to pani dyrektor Wierzbicka mówi, oczywiście projekt świetny, w końcu dostaliście 30 milionów na remont trasy północnej, a więc drogi krajowej. Możecie również z tym wnioskiem wystąpić do nas, ale po spełnieniu warunku, który jest właśnie w ministerstwie, jeśli chodzi o to działanie. Budowa i modernizacja dróg krajowych w miastach na prawach powiatu, a więc nie pod miastami, a w miastach. Czyli te 100 milionów możemy uzyskać, jeżeli się połączymy i będziemy mieć obwodnicę, lub nie, jeśli się nie połączymy. Szanowni Państwo, jak słyszeliście, z każdą minutą, czy z każdą wizytą gdzieś tam w Warszawie, w stolicy, przybywa tych plusów połączenia. Myślę, że tutaj starania magistratu w jakiś sposób są zauważane. Ja tylko dopowiem jeszcze jedną informację. Jak mówię o elektrycznych autobusach i szynobusach, czy to jest rząd 300 milionów złotych dofinansowania, razem 400 milionów, powiem, że to jest naprawdę tak niewiele, że bez konkursu nam to przyznają. Panie Prezydencie, kończymy, stawiam kropkę. Dziękuję bardzo. Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu. Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam za tydzień w środę na samorządowy ring. Do zobaczenia.